Mały Smaczek Cześć. Dzisiaj samemu. Tak, bo to troszeczkę inna odsłona naszego podcastu. To nadal rzuć pan smaczka, ale w takiej indywidualnej formie. Ponieważ przy niektórych audycjach, kiedy rozmawiałem z carem o książkach, o filmach, grach, o tym jak to wszystko postrzegamy... To siedziało we mnie takie poczucie, że na niektóre z tych tematów, o niektórych książkach chciałbym powiedzieć nieco więcej, naprawdę dużo więcej. I chyba temu będzie służyć ten format, bo w zamierzeniu mały smaczek ma opowiadać o wybranych przeze mnie książkach, przynajmniej na początku. O tych dziełach, które bardzo mocno na mnie wpłynęły, dalej na mnie wpływają, które cholernie mi się podobały, albo cholernie mnie wkurzyły. Zmarnowałem przy nich czas, to przynajmniej tutaj opowiem i się komuś wyżale i temu to chyba miałoby wszystko służyć. Tak, to będzie troszeczkę recenzja, to będzie trochę takich luźnych rozważań o danej książce, o danym dziele, bo być może gdzieś tam pójdę dalej i będę opowiadał również o grach. I dlatego dziś zacznę od cyklu science fiction, który jest dla mnie bardzo ważny od ostatnich kilku lat. Które uwielbiam, i ze względu na tematykę, i ze względu na to, jak został napisany. I to, jak cudownie dałoby się to przenieść na język gier, czy to planszowych, komputerowych, czy RPG, to przy takiej ilości powodów to aż się prosi, żeby od tego zacząć. I pytanie właśnie, o jakim cyklu mowa, prawda? Jako że jestem fanem ogólnie też militariów, i bardzo lubię spośród Science Fiction tę odmianę militarno militarnej Space Opery, czy militarnego science fiction, tak też. Tutaj właśnie ten cykl zaliczyć należy do tego gatunku. No i po takim dłuższym wstępie mogę wreszcie powiedzieć, że mowa jest o Algorytmie Wojny autorstwa Michała Cholewy. Baby. Pierwszy tom wyszedł w 2012 roku. I notabene nie w wydawnictwie, które specjalizowało się w science fiction. Bo mowa o Warbuku, który... Głównie zajmował się właśnie tą stroną militarną, techno a tutaj po raz pierwszy przełamał swoją ofertę wydawniczą i zaproponował science fiction. Pierwsze słowa książki brzmiały następująco: Niszczyciel EUS Kania. Namierzyli niszczyciel ledwie pół godziny po tym, jak Kania weszła w strefę poszukiwań dokładnie tam, gdzie umiejscowiał go raport patrolu systemowego. W lekkim locie wirowym, idący hiperboliczną systemu Gamy 1 Astra, okręt był praktycznie niewykrywalny. Jego pozycję znaczyły tylko lekkie emisje jakimś cudem jeszcze funkcjonujących rezerwowych systemów energetycznych. I oczywiście, sygnały towarzyszącego mu od ponad tygodnia samodzielnego nadajnika pozostawionego przez harta. Co dwie sekundy na monitorze stanowiska radarowego Kani rozbłyskiwał jasny punkt, znaczący pozycję wraku. Taki to był pierwsze słowa, które przeczytałem już 12 lat temu. Książki, która owszem, była ze znanego mi gatunku, ale chyba po raz pierwszy napisał Polak, militarną space opera. To w tej chwili jest siedem powieści i jeden zbiór opowiadań. W zasadzie ukończone to już wszystko. Rok temu, w okolicach czerwca, wyszła ostatnia część, Gra o Sumienie Zerowej, która zamyka tę opowieść w bardzo ładny sposób, wyciąga wszystkie wątki, opowiada w pełny sposób historię, jak chyba rzadko który cykl w literaturze fantasy czy science fiction. To teraz wyobraźcie sobie: jest 23 wiek, początek 23 wieku, zaledwie kilka lat wcześniej, w świecie, w tej części galaktyki, która już została skolonizowana przez ludzkość, dochodzi do buntu SI. Czy też wszelkiej sztucznej inteligencji. I ten bunt prowadzi do katastrofy. Owszem, ludzkość przetrwała, ale ponad 90% z niej została wybita w rozmaitych wydarzeniach, czy to starciach ze zbuntowanymi okrętami opanowanymi przez AI, czy z androidami, czy też w wyniku sabotaży prowadzonych przez SI, które wcześniej zarządzały klimatem, czy terraformacją wybranych planet. Z tego wszystkiego ocalały trzy państwa. Znane czytelnikom dość dobrze będą, bo to jest Unia Europejska, Ameryka i Imperium Chińskie, czyli Chiny, ale nie takie jak obecnie, tylko wzorowane właśnie na Chinach, powiedzmy, że średniowiecznych, rządzonych przez cesarza z kastą mandarynów, z niesamowicie rozbudowaną stroną oficjalną, z manierami, z językiem dyplomacji bardzo skomplikowanym. I te trzy państwa... Toczą wojny na ruinach tego, co zostało. Próbują odzyskać kolonie, które zaginęły, albo kontakt z nimi się urwał. Owszem, istnieją technologie pozwalające podróżować z prędkością większą od światła. Są to klasyczne literatury science fiction skoki, ale ich ograniczenia powodują, że nie zawsze wiadomo, gdzie znajdują się te kolonie. Stracono parametry, które pozwoliłyby je osiągnąć. Tak więc świat po tych kilku latach wciąż jest w chaosie. I ten pierwszy tom trochę to pokazuje. Pierwszy, tom w ogóle w zasadzie nie jest klasyczną powieścią, jest zbiorem opowiadań lub czymś, co można by bardziej profesjonalnie nazwać, jeśli dobrze pamiętam, fix-upem, czyli takim zbiorem opowiadań, które łączą się ze sobą i układają w jedną historię, tworząc coś na zasadzie quasi-powieści. I Gambit z całego cyklu chyba jest najmniej udany faktycznie. Chociaż ja go niezmiernie cenię z tego względu, że w rzetelny sposób i ciekawy przedstawia starcia dwóch armii. Na terenie kolonii. Kolonia to planeta skąpana w mgle, w której wydawałoby się, że nie ma niczego, co chciano by zdobyć. No i właśnie na tym zasada się cała intryga. Główni bohaterowie, a tu konkretnie tym bohaterem najbardziej chyba znaczącym, przynajmniej w pierwszych tomach cyklu jest Marcin Wierzbowski, nieprzypadkowo wybór nazwiska, które pasuje do jednego z trzeciorzędnych bohaterów drugiej części Obcego. Marcin Wierzbowski jest szeregowcem w 40. Pułku Unii Europejskiej, ląduje w desancie na terenie Kolonii Amerykańskiej i dochodzi do starcia ze 101. Dywizją Spadochronową. Konflikt jest przyszłościowy, ale ewidentnie w nim Odbijają się obecne założenia wojen, więc wsparcie z powietrza, czołgi, ucyfryzowanie pola walki, elektronika, matematyka, która wyznacza w zasadzie wszystko. Nic prawie nie zostaje pozostawione przypadkowi, a przez to tym bardziej konflikt wydaje się fatalistyczny. Bo jeżeli model strategiczny starcia pokaże, że masz umrzeć, to niestety ale jest to bardzo prawdopodobne i ci żołnierze często są tego absolutnie świadomi. Z tego wszystkiego włania się więc. Historia bardzo ponura. Przepojona przeczuciem nadchodzącej śmierci dla bohaterów. I choć pierwszy tom opisuje głównie starcia na lądzie, to tak naprawdę klucz całego cyklu będą no naprawdę epickie, świetnie opisane bitwy kosmiczne. Ponieważ to chyba, to będzie chyba to, co tak naprawdę widać, że autor czuje. Bo opisy tego, jak w trójwymiarowej przestrzeni formacje niszczycieli, krążowników czy cięższych okrętów wchodzą w taki śmiercionośny i śmiertelny balet, w którym kroki wyznaczają często algorytmy właśnie ustalane przez sekcje taktyczne, które wykazują jak będzie wyglądała bitwa, modele kolejne, a zawsze gdzieś za tym będzie się kryła i tak decyzja ludzka, która może ten drobny ułamek zmienić przebieg starcia, powoduje, że te książki będzie naprawdę się czytało z zapartym tchem. Bo to są też świetne, jednocześnie można by powiedzieć, thrillery. Techno, thrillery, tak jak to kiedyś nazywano. Tak jak nazywano na przykład takie powieści jak Czerwony Sztorm Toma Clancy'ego czy Vir Larego Bonda, właśnie opowieści o konfliktach, które się nie wydarzyły, które mogłyby się wydarzyć. Ale nie to jest tak naprawdę główną opowieścią całego cyklu. Bo o ile faktycznie. Wojny, te wielkie w kosmosie, te niewielkie stercia małych oddziałów, sił specjalnych, agentów wywiadu na kolejnych planetach, będą tutaj niezmiernie ważne. To tak naprawdę za tym wszystkim stoi intryga, i tu trzeba powiedzieć, że Michał Cholewa świetnie tę intrygę zaplanował. Powiem wam tak. SI w zasadzie już od dawien dawna są jednym z naszych przeciwników w science fiction. Można powiedzieć, że to jest jakby kolejna odsłona. Motywu Frankensteina, potwora Frankensteina, czyli tego, co Mary Shelley opisała w swojej no, legendarnej powieści w XIX wieku, że ludzie stworzą byt, który doprowadzi może do ich zniszczenia, do ich wymarcia. Frankenstein przecież nie jest horrorem tak de facto. Frankenstein, jako dzieło literackie, jest dziełem science fiction, ostrzegającym przed tym, żeby człowiek nie wchodził w rolę Boga. Kolejne podobne historie, czy to będzie Czapek ze swoimi pojęciami o buncie robotów, czy to będzie, nie wiem, film Metropolis z w którym pojawi się Maria, robot, który też zbuntuje się przeciwko swojemu stwórcy, będą ciągle gdzieś, z jednej strony, odpowiedzią na nasze lęki, coraz bardziej kształtujące się w dobie no, niesamowicie szybko rozwijającej się technologii, zwłaszcza tych informatycznych, ale też będą. Tym, co spowodują być może po części te lęki, przynajmniej u odbiorców science fiction. I to cholewa świetnie wyzyskuje, ponieważ powiem wam, że nigdzie nie spotkałem się z tak przerażającymi sztucznymi inteligencjami jak u niego. Pomysły, jakie one mają, sposoby na przeniknięcie planów ludzi, to w jaki sposób zagrażają ludzkości. To jak najdrobniejsze intrygi ludzkie są przez nich przeniknięte powoduje, że nabierasz niesamowitego respektu dla nich. A jednocześnie nie są potworami. Potrafią być bardzo ludzkie, nawet w tym swoim byciu nieludzkim i zaufajcie mi, ten paradoks nie jest paradoksem, jeżeli tylko przeczytacie którykolwiek z tomów. Tutaj za bardzo więcej nie chcę opowiadać, żeby uniknąć spoilerów, ale zaufajcie mi, że historia w tych siedmiu tonach, siedmiu powieściach, bo jeszcze jest ósmy zbiór opowiadań, który trochę jakby na boku bo funkcjonuje i bardziej przedstawia historię związane z tak zwanym dniem, czyli tym czasem, kiedy zbuntowały się SI, jest bardzo, bardzo spójna. I doceniłem, jak te rzeczy, które pojawiły się nawet w drugim tomie, wybrzmiewają w ostatnim. To wszystko jest gdzieś zaplanowane, i jest pięknie poprowadzone i faktycznie daje satysfakcję czytelnikowi. Siłą też jest sposób pokazania świata. I zarówno tych kolonii mniejszych, które z cudem przetrwały bunt, które liczą po paruset albo parę tysięcy obywateli, które muszą obliczyć się z każdym zasobem, często ograniczając to, kto może przeżyć nawet, po gigantyczne miasta lub stacje orbitalne, na których żyją setki tysięcy ludzi. Ten świat jest, ponownie powiem, to będzie chyba takie słowo, kluczowe dla tej audycji, spójny. To jest pełen setting. Tutaj mówię do miłośników RPGów, to jest świat, który spokojnie możesz wyciągnąć i opowiadać w nim swoje przygody, historie. Aż się dziwię, że jeszcze nikt na to w sumie nie wpadł, żeby zrobić z tego setting RPG. Ale do tego też są całkiem ciekawi bohaterowie, bo macie oczywiście Wierzbowskiego, który jest z jednej strony całkiem zwyczajnym trepem. Powoli awansującym, najpierw w piechocie kolonialnej, potem w siłach specjalnych, gdzie poznacie jego myśli, poznacie jego uczucia, będziecie wiedzieli, co tam gdzieś w nim drzemie, jak bardzo zmaga się ze swoimi decyzjami. Ale są też takie byty, jak Hex Machina, organizacja militarna, która walczy z sesji. Jest dowódca wierzbowskiego, Brisbane, Australijczyk, pułkownik, który z jednej strony może przerażać brakiem jakichkolwiek zahamowań, jeśli chodzi o zwycięstwo. Tak? On podejmie każdą decyzję, która będzie korzystna dla jego strony. Nawet jeśli będzie się wiązała z y, ogromnym kosztem dla ludzi obok niego lub nawet dla niego samego. Jest niesamowita postać admirała Niala Quertena, o nim więcej nie powiem. Po prostu to trzeba przeczytać i zobaczyć jak zostaje poprowadzony dowódca, który z jednej strony jest genialnym taktykiem i strategiem, a z innej jest jednocześnie człowiekiem o bardzo głębokiej moralności. Ale są też takie postacie, które są całkowicie zwyczajne, tylko rzucone właśnie w te, w te żarna, w ten młyn, który mieli tych ludzi podczas konfliktu wojennego. Czy to będzie Vincent Delejnow, czy to będzie Falejczyk, dowódca krążownika Gdynia. Świetna też jest atmosfera. Tak jak mówiłem, mroczna, duszna, nierzadko klaustrofobiczna. Te powieści nierzadko są przepojone takim no, absolutnym brakiem nadziei. Dochodzi do tak dużego skomplikowania, zagrożenia dla bohaterów że czytelnik zaczyna myśleć, czy w ogóle jest możliwość wybrnięcia z tego i dosy autorowi, udaje mu się to racjonalnie, ciekawy sposób pokazać, odwrócić w ogóle bieg tej bardzo negatywnej fabuły i poprowadzić do kolejnego tomu. Zresztą każdy z tych tomów jest pewną zamkniętą całością, ale zdecydowanie to jest cykl, który należy czytać po kolei. No właśnie, ale czy to jest cykl, który nie ma wady? Pytanie jest absolutnie głupie, bo chyba nie ma takich dzieł literackich i tak samo tutaj będzie. Z jednej strony przedstawiony jest ogrom tego świata. I czasem mam takie poczucie, jakby nie wszystko autor potrafił uchwycić, pokazać, jakby trochę go to przerosło, bo intryga jest faktycznie niemal galaktyczna. I tutaj też się zatrzymam, by choćby mimochodem, nie wyspoilerować, co jest stawką opowieści, i jak ta opowieść zostanie zamknięta. Ale to też nie jest jakiś wielki problem, bo dopóki czytasz, jakby nie zauważasz, siedzisz dokładnie w tej historii, w tym świecie, nie widzisz tych ograniczeń, a z innej. Autor ewidentnie lubił podnieść swoich bohaterów, lubi ich postawić w trudnej sytuacji, przedstawić ich działania jako trudną decyzję. Problem w tym, że raz, że są czasami te decyzje dość powtarzalne i podobne do siebie w kolejnych tomach. Dwa, że z mojego punktu widzenia nie zawsze one były trudne. Mówiąc inaczej, no jeżeli jesteś postawiony w sytuacji bez wyjścia i musisz zdecydować o czyjejś śmierci, nie, czy śmierci, czy życiu, śmierci po prostu, bo jakiekolwiek inne rozwiązanie absolutnie nie ma sensu i każdy to widzi, to czy to jest nadal trudna decyzja? No tak, podejmujesz decyzję o, o tym, że ktoś umrze. Natomiast przez to, że ciągle jest powtarzalna ta historia, że te właśnie siły specjalne, tak zwane os -y, są takie negatywne, że nikt ich nie cierpi, że tam co drugi rozdział pojawia się myśl, no pewnie nam nie będą patrzyli jak na kolejnego zbrodniarza i zwyrodnialca, to czasami się robisz męczące, bo. Za często, tak? Ale biorąc pod uwagę, że to są takie nieliczne wady na te, takiej naprawdę bardzo fajnie zrobionej opowieści, to ja mogę z całego serca polecić ten cykl. Oprócz tej wojny, tam jest bardzo dobra fabuła, z fajnym przedstawieniem miejsc. Z ciekawym, interesującym poprowadzeniem wątków, wyjątkowo fascynującymi postaciami antagonistów, bo te SI naprawdę budzą trwogę, a niektóre z ich, ich pomysłów są no wręcz olśniewające. I mam nadzieję, że znajdziecie w tym cyklu tyle samo przyjemności, ile ja znalazłem, czytając go i powtarzając go teraz, i jak sądzę, pewnie jeszcze nieraz do niego wrócę. To chyba byłby najlepszy moment, żeby zakończyć tego pierwszego małego smaczka. Jeśli wam się podoba taka forma, jak to napiszcie to. Czy to w komentarzu na YouTube, jeżeli tam słuchaliście małego smaczka, czy na Spotify'u. Ale też liczę na, jakieś, na jakiś feedback, na jakieś uwagi, czy trzeba coś zmienić, czy macie pomysły książek SF, które warto byłoby przedstawić, opisać. To z przyjemnością się do tego odniosę i pewnie się zainspiruję. A na chwilę obecną dziękuję za wysłuchanie mnie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.